mocno nowatorska w skali kraju forma wyboru osoby, która ma odpowiadać za tak istotną jednostkę i instytucję kultury zgodnie z ustawą, a mianowicie przetarg. Wybór jawny na podstawie koncepcji przedstawionej, zgłoszonej przez osobę, która wzięła udział, analizując doświadczenie tej osoby. Pan Tomasz jest menedżerem kultury z bogatym bardzo doświadczeniem w tym obszarze. Ogłaszając przetarg na zarządzanie instytucją kultury, zależało nam na tym, żeby firma, która przystępuje do przetargu, przedstawiła taką koncepcję właśnie funkcjonowania Centrum Kultury, jak widzi dalszy rozwój naszej instytucji kultury, a jednocześnie jakie widzi możliwości pozyskania również środków zewnętrznych. W przypadku instytucji kultury takiej, jaką jest Kujawskie Centrum Kultury, w grę wchodzi zarówno statut tej instytucji, regulamin, jak i strategia rozwoju miasta Inowrocławia, jak i strategia rozwoju kultury w naszym kraju. I w oparciu o te wszystkie elementy, plus obserwując, jak do tej pory funkcjonował Kujawskie Centrum Kultury, postanowiłem wprowadzić pewne zmiany poprzez chociażby rozwój takich projektów, które mogłyby łączyć się w jeden spójny element takiego działania, współpracy całorocznej.